Kultura Karpat po raz kolejny zagościła w Brednej. W tamtejszym amfiteatrze odbył się trzeci karpacki zjazd muzykantów, który poświęcony był muzyce Zaolzia. Podczas zjazdu prezentowały się zespoły folklorystyczne z Czech, które przywiozły ze sobą niezwykłe dźwięki czeskiej kultury. Dzień dobry Państwu, Marek Stroński, obecny prezes oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. Dziś mamy trzecią edycję tak zwanego zjazdu kapel karpackich. Poświęciliśmy tą trzecią edycję muzyce Zaolzia, czyli powiedzmy naszym przyjaciołom, którzy mieszkają w Republice Czeskiej, ale bardzo identyfikują się z korzeniami Księstwa Cieszyńskiego. Propagowaniu muzyki tu miejscowej, Beskidu Śląskiego, pokazać, że te tradycje nie tylko są tutaj w Wiśle, w Koniakowie, w Istebnej, ale też na Zaolziu. Jak Państwo posłuchacie tych utworów, to bardzo zobaczycie, że praktycznie to są nasze utwory, tylko ze słownictwem czeskim. I jeszcze będzie dzisiaj wyjątkowe wydarzenie, wręczenie nagrody Zbyszek. Tak, dzisiaj chcemy wręczyć nagrodę. Zbyszek Wała obchodzi 40. rocznicę swojej pracy artystycznej i na tą okoliczność przygotowaliśmy mu taką deskę pamiątkową, którą mam nadzieję powiesi w swojej pracowni lutniarskiej. Kamerą portalu Śląska Cieszyńskiego OXPL wziął udział w wydarzeniu Mariusz Jeszczorowski.